Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Stycznia 2021 roku, czyli dwa lata temu, w sieci pojawił się pierwszy odcinek Alfabetu Wojtusika. Sporo od tego czasu się wydarzyło, mnóstwo gości, setki nagrań, jeszcze więcej godzin rozmów, tysiące przeczytanych stron. Do tego spotkania, festiwale, dyskusje o tym, co dalej z podcastem. Za to, że słuchacie mojego podcastu, że czekacie na kolejne odcinki, że towarzyszycie mi od dwóch lat. Wielkie i piękne, szczere dzięki. Dziękuję przede wszystkim moim patronom i patronkom. Dzięki wam mogę nie gonić za nowościami, ale robić na przykład rozmowy o czytelnictwie, odwiedzać biblioteki, wyjeżdżać na spotkania z autorami i autorkami za fundusze z Patronite. Mogę wreszcie rozmawiać na przykład o poezji, tak zresztą będzie i dziś. Do grupy wspierającej mnie można cały czas dołączyć. Szczegóły znajdziecie na patronite.pl, wystarczy wstukać tam hasło Alfabet Wojtusika. A partnerem tego odcinka Alfabetu jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. To tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku, w tym opowieści o poetach i poetkach. Oraz wszystkie odcinki Alfabetu Wojtusika. O literaturze Łukasz Wojtusik. Czas na poetyckie spotkanie, rozmowę z Krystyną Dąbrowską, autorką, poetką, tłumaczką, która będzie gościnią tego odcinka Alfabetu Wojtusika. Punktem wyjścia do rozmowy jest Tom Poetycki Miasto z Indu, opublikowane przez wydawnictwo A5. Spotkaliśmy się w nietuzinkowej nowej przestrzeni miasta, to Kraków Story. Możecie się mu przyjrzeć z bliska w pawilonie Wyspiańskiego. W tym miejscu zobaczycie nowości od designerów, ludzi, którzy zajmują się kulturą, ale nie tylko. W Krakowie są tam także książki wybrane przeze mnie, bo jestem kuratorem literackim tego właśnie miejsca i do odwiedzenia Kraków Story bardzo serdecznie was zapraszam. Zaprosiłem więc do tej nowej przestrzeni Krystynę Dąbrowską, usiedliśmy i rozpoczęła się rozmowa. R jak rozmowa. Różnymi ścieżkami dźwiękowymi podąża Alfabet Wojtusika, podąża także ścieżką poezji. I powiem ci szczerze, że wiem, powinienem pytać Louise Glicka, ja chciałem o miasto z Indu popytać, mogę? Nawet powiedziałabym, że bardziej mi to odpowiada. Ind, metal. Bez niego nie byłoby tabletów, smartfonów, nowych technologii. To jest ponoć świetna lokata kapitału, taki Ind, bo na te czasy, trudne czasy, ponoć nie ma lepszej lokaty kapitału. Różne ceny na giełdach różnych metali zwyżkują, zniżkują, a Ind się trzyma. To ja proponuję, żeby w ogóle miasto z Indu było lokatą kapitału dobrą na przyszłość, ale dla mnie najważniejsze w tym metalu, w tym, jak się odmienia, Indzie. To jest to, że Ind reaguje jakimś dzikim krzykiem, zgrzytem na wszystkie próby kształtowania go. Trochę się zachowuje jak cyna i po prostu to mnie zainspirowało i zaczęłam myśleć pod tym kątem, co to oznacza i co mogłoby być. No, wyobraziłam sobie rzeczywiście w którymś momencie całe miasto skonstruowane z takiego metalu i jakby to było żyć w takim mieście. A poezja w mieście z Indu krzyczy? Czy ja wiem, z poezją to w ogóle jest tak, że czasem najbardziej krzyczy, jak mówi cichym głosem. Nie musi tak, nie musi ostentacyjnie krzyczeć. Bo tam jest też w tym tomie wiersz, gdzie cisza gra bardzo ważną rolę. Cichy wagon. A, tak. Zapomniałam o tym wierszu. Faktycznie. Ja go bardzo lubię. Tak, ale to też jest... To tak czasem się dzieje, przynajmniej w moim przypadku. Ja rzeczywiście zawsze jak jeżdżę z Warszawy do Krakowa zresztą, to wybieram ten wagon ciszy. Mm-hmm. I to jest dla mnie tak powszednia rzecz i w którymś momencie zupełnie mi się to zmetaforyzowało. Ale teraz rzeczywiście zaczynam widzieć taką kontrast między tym wierszem o wagonie ciszy, a między wierszem o
mieście z Indu, który jest wierszem o krzyku. To może zróbmy tak, porozmawiajmy o tych tekstach i państwo sami zdecydujecie, na ile tu jest krzyku takiego ze środka, a ile ten, na ile ten krzyk jest cichy, tak jak to, co dzieje się w cichym wagonie, gdzie ja mam wrażenie, że zawsze jak tam jestem, to jest jakieś napięcie. To znaczy, ta cisza jest często pozorna. My chcemy, żeby ta cisza była, ale ktoś nagle włączy coś, tylko czekam. Ja mam taki moment, wiesz, wyczekiwania, aż coś się wydarzy. Bardzo często się coś wydarza. No, też moja znajoma opowiada mi o jeździe wagonem ciszy, w którym jacyś biedni biznesmeni czy urzędnicy jadący do pracy chrapali na cały regulator. I to nie jedna osoba, tylko kilka. Więc to też jest dobry motyw na wiersz. Uważam, że wagon ciszy, który chrapie. Sama zaproponowałaś zainwestowanie w miasto z Indu. To inwestujmy. Jeden z wątków to jest wątek związany z pandemią. Przyznaję szczerze, że zainwestowałem w czasie pandemii w poezję. To znaczy nie uciekłem do non-fiction, nie uciekłem do literatury beletrystycznej, uciekłem do poezji. Samo mnie to zaskoczyło. Potem pomyślałem, że może chodzi o taką intymność relacji, o intymność wyczytywania albo wczytywania się w takie teksty, które są pisane jednak właśnie w jakiejś intymności. Mnie się wydaje, że to był czas w ogóle paradoksalnie dobry dla poezji, co rzadko się zdarza. Tak sobie o tym myślałam, bo przecież nie wiem, kino, teatr, wszystko jakby na czas pandemii padło. A poezja jest faktycznie taką formą intymną. Mnie, pamiętam, zszokowała jedna rzecz, że ludzie w mediach społecznościowych, na Facebooku publikowali wiersze. Na przykład był wiersz Białoszewskiego, Ballada o zejściu do sklepu, który wiersz powojenny, nagle się okazało, że w pandemii on jest niesłychanie aktualny. Więc rzeczywiście coś takiego było i mi to dawało jakieś poczucie, no to zabrzmi może patetycznie, ale jakieś siły, dlatego że wiele moich znajomych było w takiej kompletnej rozpaczy, że to, co oni robią, to w ogóle nagle się okazuje, że nie mogą tego robić. No a z poezją jest tak, że właśnie w takich momentach to nagle się okazuje, że ona może nawet znaleźć więcej oddźwięku niż normalnie. To znaczy, że w pandemii dużo czytałaś, czy dużo czytałaś i pisałaś? Dużo czytam, dużo pisałam. Też nieoczekiwanie dla siebie, bo jakoś na początku myślałam, że mnie ta pandemia zablokuje i faktycznie tak było. Ja pamiętam, że na samym początku pandemii akurat byłam w Szwecji, miałam tam być na festiwalu, ten festiwal został odwołany i potem musiałam mieć kwarantannę. I to był koszmarny czas. Ja przez 2 tygodnie nie tylko nie mogłam pisać, ja nic nie mogłam robić. Siedziałam zamknięta w domu, miałam na wszystko czas i nie byłam w stanie robić nic. Taki dziwny zastój. Ale później w tych kolejnych lockdownach na mnie to w przedziwny sposób działało dość kreatywnie, może dlatego, że po prostu mniej się działo, nie mogłam wyjeżdżać, nie mogłam w wielu rzeczach uczestniczyć, wiadomo jak to jest. No i taka sytuacja wymusza trochę skupienie. I też no, taką prawdą banalną jest, że jakieś trudności życiowe no to działają niestety twórczo, moim zdaniem. No, to ciekawe, sztuka najlepiej się miewa w trudnych czasach. To ciekawe, bo ja mam zapisane tutaj, żebym cię dopytać o to, czy to, co w życiu jest trudne, jest poetycko atrakcyjne. Ja wiem, że to banalne, ale u ciebie też w tym tomie pojawia się, oprócz pandemii, wiele takich ważnych i trudnych tematów. Rozstanie, pojawia się choroba, pojawia się wojna. Z wojną to wydaje mi się, że trochę osobny temat, bo wojna w ogóle wszystko jakby rozrywa i tu są rzeczywiście dwa wiersze na końcu tej książki, które odnoszą się do wojny w Ukrainie, ale generalnie było mi bardzo trudno o tym pisać i wojna jest czymś takim, co wymusza w ogóle zmianę języka, zmianę myślenia. Natomiast generalnie, no niestety tak jest, ja się z tego nie cieszę, że dramaty w życiu i rzeczy trudne oczywiście, że sprzyjają twórczości, no bo twórczość jest jakimś po prostu reakcją na to, co się z nami dzieje złego. Nie zawsze złego, no ale bardzo często. Jakby to powiedzieć. Czasami są rodzaje, tak myślę, cierpienia, które w ogóle jakby jest tak, nie otwiera, tylko zamyka i sprawia, że jesteśmy niemi w ogóle. Nikomu tego nie życzę, ale tak uogólniając, no to tak, niestety tak jest, że dramaty życiowe, mniejsze, większe, kłopoty działają dość twórczo.
Damy Państwu wielość narracji, wielość odczytań, bo tak naprawdę najlepiej wziąć miasto z Indu, przeczytać i znaleźć w nim coś dla siebie, a te wiersze dwa, o których mówiłaś, to wiersze Kosmos i Przygotowania, z tego co pamiętam. Ale idźmy w tą trudną ścieżkę dalej. Poczytałem dwa razy ten tom, najpierw na wyrywki, a później w całości. Miałem takie wrażenie, że to jest taki tom, w którym bardzo dużo jest takiej dwoistości. To znaczy, no właśnie, czym jest rozpaczulga? Czym jest rozpaczulka? No to dużo rozmawiałam o tym z tłumaczką moją na angielski, która najpierw szukała tej, w ogóle szukała słowa rozpaczulga po słownikach. Wiersz jest o roślinie, więc ona próbowała gdzieś to znaleźć w jakichś specjalistycznych w ogóle słownikach, po czym ja jej powiedziałam, że ja to po prostu wymyśliłam. Jest w tej książce kilka takich wierszy, ja je nazywam porozstaniowymi. To jest jeden z takich wierszy. Też ja mam wrażenie, że w jakichś dramatach, szczególnie takich osobistych, lepiej pisać z nutą, może nie ironii nawet, niekoniecznie, ale jakiegoś dystansu. Bardzo dużo myślałam o różnych sprzecznych uczuciach, które się w nas pojawiają właśnie przy okazji mniejszych czy większych dramatów. Że jednocześnie jest smutek, jednocześnie właśnie może być ulga. Czasem wręcz smutek i radość jednocześnie. I myślałam o tych kontrastach i w którymś momencie mi się to zbiło właśnie w takie słowo, rozpaczulga. I od razu to zobaczyłam w postaci rośliny. Skojarzyło mi się to z takim ludowym atlasem roślin i zaczęłam myśleć, jaka by to mogła być roślina. I ten wiersz jest rodzajem takiego opisu trochę medycznego, trochę takiego ludowego, dotyczącym właściwości tej dziwnej rośliny. Ja przyznaję szczerze, i tutaj uzasadnienie, dlaczego warto czytać dwa razy, dlatego że za pierwszym razem czytając stwierdziłem, rozpaczulga, dobra, Google nie ma. I dopiero czytając drugi raz, rozpaczulga. I kiedy się w tym rozczytałem, to ten wiersz zupełnie zmienił dla mnie znaczenie, także w kontekście całości i tego wątku dotyczącego jednej z tych ścieżek, o których opowiadasz i którymi się dzielisz, czyli rozstania. Jest jeszcze inna zupełnie ścieżka spoglądania z perspektywy osoby dorosłej w dzieciństwo, w taką wczesną młodość. Tak, to ja teraz też napisałam jeden z nowych wierszy, też tam pojawia się wspomnienie z dzieciństwa. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale rzeczywiście ja bardzo często jak piszę szczególnie, nawet nie jak myślę, ale jak zaczynam pisać, to się dokopuję do różnych wspomnień właśnie z dzieciństwa po prostu, o których normalnie nawet tak dużo nie myślę i one w pisaniu wychodzą. Tu jest taki jeden wiersz długi, który ma tytuł Rower. I on jest trochę zlepkiem różnych takich i sytuacji, i wspomnień z dzieciństwa. To akurat jest wiersz, który ja przez wiele lat chciałam napisać i tam brakowało mi jakiejś czegoś, co by łączyło te różne rozsypane fragmenty. Ale wspomnienia z dzieciństwa zawsze jakoś wracają w tych wierszach, nawet czasami mnie to trochę samą denerwuje. Czy poetka miała taki ściurany róg kocyka? Miała. Miała i nawet... To cytat z wiersza Kocyk. Tak, i to jest śmieszne, bo ludzie zawsze uważają, że najbardziej intymne to są wiersze miłosne czy erotyki, a czasami właśnie nie. I na przykład ten wiersz o tym kocyku, który jest autobiograficzny, o kocyku z dzieciństwa, to ja z początku wręcz się wstydziłam go publikować, bo dla mnie to jest intymne. Pisanie jakiejś takiej rzeczy, która po prostu we wczesnym dzieciństwie była strasznie ważna. To jest powracanie łatwe, trudne dla ciebie do dzieciństwa, takie sensoryczne? Jak wracasz do tego dzieciństwa? Powiedziałeś, że piszesz, że przy pisaniu to się pojawia. Emocjonalnie nie jest trudne. Nie miałam idealnego dzieciństwa, ale miałam dobre dzieciństwo. Natomiast co jest trudne, pisarsko to jest trudne, dlatego że ja mam takie wrażenie, że rzeczy z dzieciństwa, te wspomnienia są trochę jak takie muchy w bursztynie zatopione. To są jakieś takie zamknięte formy. Ja do tego nie mam dostępu, a nie chcę pisać wierszy, które będą takie, tam w moim dzieciństwie zdarzyło się to i to. I dopiero te wspomnienia, czy jakieś właśnie wrażenia zmysłowe z dawnych lat, one dopiero się wtedy jakoś poetycko otwierają, kiedy ja mogę z czymś połączyć się, co jest teraz. I na przykład ten wiersz, który tam jest o tym kocyku z dzieciństwa, to tak naprawdę ja go dopiero wtedy napisałam, jak miałam jakiś taki czas okropnej bezsenności i to było coś aktualnego, ta bezsenność. To mnie męczyło. I jak się te dwie rzeczy, ta
teraźniejsza bezsenność złączyła z tym wspomnieniem czegoś, co mnie usypiało w dzieciństwie, no to wtedy ten wiersz jakoś wyszedł. To połączmy jeszcze wątki, o których już trochę powiedzieliśmy, ale w nieco innym układzie. Powiedziałaś rower, to jest jeden chyba z największych tekstów, ale pojawia się też w innym tekście, wcześniejszym, taka figura roweru dla dzieci, czyli jest rowerek. Tak. I rowerek też znajduje się, a w zasadzie rower, nie rowerek, znajduje się na okładce. To znaczy, że rower gdzieś w twoim życiu pełni ważną rolę komunikacyjną, bardzo nie ważną. Tylko. Bardzo ważną, bo ja jestem z rodziny maniakalnych rowerzystów. I to jest prawda, że ja całe dzieciństwo do momentu, kiedy się trochę zbuntowałam, to każde wakacje spędzaliśmy całą rodziną na rowerze. Takie wyprawy, które trwały około miesiąca. Teraz rower służy mi do po prostu przemieszczania się po mieście, ale jest jakoś ważny dla mnie. Zawsze powraca i jak gdzieś jestem nawet za granicą i mogę wypożyczyć rower i na nim jeździć, to też zawsze to robię. Aha. Ale na poziomie sportowym rower też? Nie. Nie byłaś zmuszana do oglądania Tour de Pologne? Na szczęście, tego mi oszczędzono. Byłam zmuszana jako dziecko do naprawdę wysiłku fizycznego, no bo dla osoby, która ma lat 12, przejechanie 100 km dziennie to nie jest... To nie jest mało, więc tutaj trochę było przymusu, no ale teraz z perspektywy już dorosłej osoby to nawet uważam, że to było przynajmniej bardzo niekonwencjonalne. No, moja rodzina jest dość niekonwencjonalna i to zawsze lepiej. To teraz bohater, a w zasadzie bohaterowie niekonwencjonalni tego tomu, bo też fragment, taki osobny cykl jest poświęcony motylom. Znalazłem pytanie, gdzieś śledząc też aktywność w mediach społecznościowych związaną z tomem Miasto z Indu. Ktoś zadał takie pytanie i nie uzyskał odpowiedzi, więc poproszę o odpowiedź na to pytanie. Czy da się motylowi doprawić część skrzydełka? Tak, da się. Jest to wiersz, właściwie cykl 8 wierszy oparty absolutnie na faktach. Mhm. Osobą, która tu jest też w tym wierszu występuje, jest moja przyjaciółka, która właśnie to robi. Ona rzeczywiście hoduje te motyle. Co jest bardzo ciekawe, to mi się już w tym wierszu nie zmieściło, bo to już za dużo tego by było. Ona emigrowała z Polski, mieszka w Michigan i strasznie przeżywa dramat uchodźców z Ameryki Południowej, którzy tam na granicy, czy z Meksyku, czy z innych krajów, którzy mieli kłopoty z przekroczeniem granicy, tam dzieci były zatrzymywane, odsyłane i tak dalej. I ona jakby w proteście przeciwko stanom, które się zamykają na imigrantów, zaczęła hodować te motyle po to, żeby jakby one przebywały swobodnie tą drogę ze Stanów do Meksyku z powrotem, więc to jest taka metaforyczna odpowiedź na wszelkie dramaty imigracji. I ona mi, czy ona na Facebooku to zamieściła, czy już nie pamiętam, ale w każdym razie całą taką wielką akcję przeszczepu motylego skrzydła rzeczywiście to zrobiła i rzeczywiście ten motyl przeżył. I zresztą to była ona motyl, się mówi motylica. Motylica. Motylica, która się nazywa Helen. Więc to wszystko jest oparte na faktach. Ja w ogóle tak naprawdę w wierszach przeważnie nawet jeśli te wiersze są pewnej części wymyślone, to jakieś tam jest ziarno czegoś, co rzeczywiście się zdarzyło. Pójdźmy ścieżką tego ziarna. Jeden z wierszy bardzo... Znowu, jeżeli chodzi o temat, wydawałby się banalny, a dojmujący, i to jest w ogóle ciekawe, że poetycko takie rzeczy przetwarzasz. Historia Otta. Tak. Znajomy z Facebooka, któremu wszyscy składają życzenia urodzinowe, najlepszego i tak dalej, który od roku nie żyje. Tak, no to też było coś, co mnie się przydarzyło, ale to bardzo wiele osób to się zdarza. No, nie wiem, czy teraz to w ogóle Facebook jest już chyba odchodzi w przeszłość, ale to bardzo często się zdarza. Ludzie umierają, a na Facebooku po prostu nikt jakby tego nie rejestruje. No dla mnie to było jednak wstrząsające, że po prostu człowiek może umrzeć i może już go nie być, nie wiem, od roku, czy nawet częściej, często dłużej, i tu jakieś lecą takie życzenia pełne, nieco pustej
serdeczności, no bo... Ja widziałem na dwóch, trzech profilach, że po śmierci ktoś z rodziny na przykład przejmuje konto i prowadzi je jakoś dalej, na zasadzie konta wspominkowego. Tak. I takie, że jak są imieniny, to dziękuję za te życzenia, że właśnie zmarły by się ucieszył. I to powoduje, że nadajemy wymiarowi śmierciożycia, skoro operujemy w takiej dwoistości. Bardzo jakieś dziwne, ale to akurat jest ciekawe też, no... też miałam bardzo bliską, świetną koleżankę, która umarła w zeszłym roku i to jej konto facebookowe nadal żyje właśnie w ten sposób, o którym ty mówisz, że przyjaciele zamieszczają tam różne wspomnienia i to jest tak, to jest w ogóle przedziwne z tym internetem, który jakoś tak zasysa różne sfery rzeczywistości. A można przez internet wysłać zdalny pocałunek? Po prostu zdalnie, telepatycznie. Zdalny pocałunek też jest tematem jednego z tekstów. Tak, no to jest też taki właśnie pandemiczny wiersz. Z tymi wierszami, gdzie się pojawia pandemia, to ja też od razu powiem, że ja nie miałam zamiaru żadnego pisania o pandemii, bo oczywiście pamiętasz pewnie, że wszyscy zaczęli pisać natychmiast dzienniki pandemiczne, utwory pandemiczne, ale to był taki moment... w moim życiu, że po prostu ta jednak pandemia trwała długo, no można powiedzieć w pewnym sensie, nie wiem, czy można powiedzieć, że się skończyła i ona sama zaczęła do tych wierszy wchodzić i tak to jest chyba z rzeczywistością, że ona po prostu sama jakoś się do wierszy wpycha. Tak myślę sobie, że to jest też chyba taki element, który, takie miałem odczucie, że na który dzisiaj też patrzymy z pewnego już dystansu i może to też ten dystans pozwala nam trochę inaczej wejść w taki tekst, który dotyczy pandemii albo gdzieś właśnie wokół tej tematyki ogniskuje. Myślę, że gdyby cały tom był zbudowany na opowieściach związanych z pandemią, no to gdzieś ja miałbym być może dużo większy blok, żeby w to wejść. Widzę też, że to się przekłada na literaturę, to znaczy, że rzeczywiście te tematy pandemiczne wracają do literatury albo się pojawiają, ale pojawiają się jako kontekst, jako coś, co już przeżyliśmy i możemy do tego gdzieś spojrzeć, podejść z pewnym dystansem. Tak, ale mnie się wydaje, że po prostu jest ważne, żeby to, no właśnie, żeby spojrzeć na tą pandemię trochę szerzej. Tu jest taki jeden wiersz, który, on się nazywa Skórzana chorągiewka, który niby jest o pandemii, ale on tak naprawdę jest o dotyku i o w ogóle, nawet nie zmysłowości jakoś rozumianej erotycznie, ale po prostu o materialnym kontakcie, fizycznym kontakcie ze światem i na ile to nam jest niezbędne. I to mi się wydaje, no też dość prosty temat, ale to już jest czymś innym, czymś, co wykracza poza po prostu sytuację, nie wiem, że szaleje COVID i teraz o tym opowiadamy. To jeszcze jedna dwoistość, magnes. To jest bardzo ważny dla mnie tekst w tym tomie, też poruszający wątek zdrady. I magnes, który też jest dwoisty, znowu przyciąga i odpycha. Tak. W zależności od tego, jak go ułożymy, nie? Tak, no ten też wiersz wyrósł z jakiegoś konkretu. Mnie się wydaje, że jeśli mamy obraz, czy mocny obraz, czy rodzaj sytuacji, to ona później sama już podpowiada znaczenia, bo ja nawet nie myślałam właśnie o tym magnesie jako o czymś, co przyciąga i odpycha, ale oczywiście, że to jest. Cieszę się, że odkryłem coś, czego autorka nie miała na myśli. A często zdarza się taka sytuacja, że ktoś przychodzi na przykład na spotkanie i potem mówi, ale pani Krystyno, ten wiersz, to w ogóle przecież jest o tym, a ty stoisz i myślisz, znaczy ja nie pisałam go z takim zamiarem. I to raz mi się to zdarzyło w sposób bardzo taki jaskrawy, bo z tym magnesem to było tak, że ja pisząc nie myślałam o tym, ale oczywiście, no, że oczywiście jak już napisałam, no to wiadomo, czym jest magnes. Natomiast raz miałam sytuację dla mnie dość surrealistyczną. To dotyczy starego wiersza z pierwszej książki, który ja pisałam jako wiersz o kobiecie, która jest w szpitalu. Rzeczywiście starsza kobieta, która po prostu się przewróciła, jest w szpitalu. Ale ten wiersz nie był dość tak, on był taki trochę enigmatyczny. I byłam też długo, byłam w Chinach raz jedyny w życiu. Tam miałam zajęcia z chińskimi studentkami, które uczyły się polskiego. I one wszystkie dziewczyny w wieku może 18-19 lat, one wszystkie były pewne, że ten wiersz jest o gwałcie. Ja byłam w szoku, nigdy ani nie pisałam tak, z takim zamiarem, ani nawet, bo czasem jest tak, że się coś napisze i wtedy widzę, o to mówię jeszcze o tym i o tym, a tu nie. One wszystkie uznały, że to jest o gwałcie, co ja teraz widzę, że można ten wiersz tak przeczytać, ale to mówi
bardziej o tych dziewczynach niż o tym wierszu tak naprawdę. Mówi więcej, więc zdarza się czasem. To jeszcze jeden wątek, bo jego jeszcze nie odkryliśmy, a on jest ważny i też powraca w kolejnych tekstach, w bardzo różnych odsłonach. Czy wizyta u lekarza w celu wykonania badania USG piersi może być, jak to działa, że idzie się na przykład na badanie USG piersi i wydarza się taka sytuacja, że zostaje w głowie myśl, to jest temat na wiersz, czy to pojawia się później? Różnie. Czasami jest tak, że są takie sytuacje, że ja od razu czuję, że temat na wiersz, natomiast w wypadku tego wiersza, sama wizyta, żeby zrobić USG piersi, nie. Chociaż jedna rzecz tam taka była, rzeczywiście trzeba się rozebrać w takim malutkim, ciemnym przedsionku, co jest dość takie niepokojące i to jest wierszotwórcze, ale u mnie bardzo często wtedy się pojawia myśl, że to jest coś na wiersz, jak się zderzają po prostu dwie odległe rzeczywistości. I tu w tym wierszu jest coś takiego, że wizyta, żeby zrobić USG piersi, przypada akurat na rocznicę wybuchu powstania w getcie. To jest dla mnie kompletnie dwie sytuacje jakby z różnych porządków. One jednocześnie coś mają wspólnego, chociaż ja nawet nie umiem do końca powiedzieć co. I moim zdaniem w moim przypadku to jest najbardziej takie inspirujące, kiedy są po prostu dwie rzeczy z różnych porządków. I one nagle jak zderzają się i z tego po prostu się rodzi coś takiego w mojej wyobraźni, jakiś rodzaj energii. Pierwsze skojarzenie miałem jednak z wierszem Kosmos dotyczącym wojny, że tutaj też dla mnie zdarzyły się, to znaczy takie spojrzenie z perspektywy nieskończoność i skończoność i zbrodnia pokazana z góry do szczegółu, nie? Tak, ale ten wiersz też ma dość konkretną historię, bo w tej książce jest inny wiersz, króciutki. On się nazywa Ruch i tam też jest, też się pojawia kosmos, ale to jest taki wiersz trochę oniryczny, on jest taki niewinny. I ten wiersz Ruch to był jedyny wiersz w moim życiu, który ja napisałam na zamówienie. O. Pośredniczył w tym Marcin Orliński, który współpracuje z amerykańską artystką Aleksandrą Grant. Aleksandra postanowiła namalować 5 obrazów opartych na wierszach 5 polskich poetek. Poprosiła nas, żebyśmy napisały krótkie wiersze i ona jakby te wiersze maluje. Nie jakby, dosłownie maluje słowa, po prostu maluje słowa. I te wiersze, jedyna prośba to było, żeby te wiersze dotyczyły kosmosu. Dla mnie to był tak jakiś surrealistyczny pomysł, że nagle uznałam, okej, zabawa, napisałam ten krótki wiersz. I to było chyba na początku lutego. I potem wybuchła wojna w Ukrainie i ja zaczęłam od razu myśleć, jak ja bym teraz napisała wiersz o kosmosie, że po prostu tak wszystko się zmieniło dla mnie. I ten wiersz, który pisałam 3 tygodnie temu, ja już bym w ten sposób nie napisała. I wiersz, który ma tytuł Kosmos, trochę się wziął z tego myślenia. Jakby, jak ja teraz w ogóle ten motyw kosmosu, co to dla mnie znaczy. I jak się czyta w całości ten tom, to on jest też takim zapisem wędrówki w czasie. To znaczy, że tak jak różne jest, nie wiem, podejście do choroby, tak jak różne są etapy rozstania, jest zresztą jakaś puenta, czyli spotkanie po pewnym czasie w jednym z tekstów, takie spotkanie, nie wiem czy uwalniające, ale takie, przeczytacie sobie Państwo w tekście, nie chcę tego nazywać, ale że to jest taka wędrówka w czasie. Ta książka powstawała kilka lat, w sumie chyba 3 lata. I jakby pisanie książki jest trochę wędrówką w czasie, bo chyba nie potrafiłabym napisać książki w kilka tygodni na przykład. I też wiersze poszczególne są też wędrówką w czasie. Ta wędrówka u ciebie idzie zrywami, jeżeli chodzi o sam proces, czy jest to w miarę takie systematyczne kapanie? Rozmawiałem kiedyś z Tomaszem Różyckim i on miał taki okres niepisania. Mówi, że przez 2 lata chyba nic i potem nagle wszedł do sklepu i jakieś wydarzenie spowodowało, że ruszyło jak lawina i rzeczywiście bardzo mocno przyspieszył. Tak, z pisaniem wierszy to jest coś, co może naprawdę znerwicować, bo nie ma się do końca wpływu na to, kiedy się będzie te wiersze pisać, w jakiej ilości. Ja, ponieważ już trochę piszę, to mniej więcej znam swój rytm i na przykład wiem, że przeważnie po wydaniu książki nie piszę kilka miesięcy w ogóle, po prostu nie jestem w stanie, bo coś zamknęłam i ja muszę w ogóle jakby coś jakby nowego w ogóle poczuć, żeby pisać, ale to, co Tomek mówi, myślę, że dotyczy pewnie większości
piszących ludzi, że no, są okresy bardzo twórcze, nie do końca wiadomo nigdy, z czego to wynika. Są okresy kompletnej posuchy, wtedy najlepiej właśnie mieć coś innego, nie wiem, tłumaczenia, pisanie jakichś esejów, czy w ogóle jakąś inną pracę. Chociaż jest amerykańska pisarka, ale ja nie pamiętam w tej chwili jej nazwiska, która powiedziała, że ona w ogóle nie wie, co to są kryzysy twórcze. Ona po prostu zawsze pisze, non-stop pisze. No bardzo jej zazdroszczę. No ja znam takiego pisarza, który przez lata miał taką zasadę 10 tysięcy znaków dziennie. Ale prozaik? Dla warsztatu, czy... Tak, prozaik. Mm-hmm. No, dla warsztatu po prostu. I pisarze gatunkowi, tak, niektórzy działać muszą, bo są zmuszani terminami. Rozumiem, że w przypadku poetek i poetów, ludzi piszących poezję, to jest trochę inaczej, czyli na przykład wydawnictwo A5 czeka, aż do nich zadzwonisz i powiesz już. Nie macie żadnego deadline'u. Nie, ja myślę, że z poezją, no to nie oszukujmy się, nikt się tak nie pali do wydawania poezji, która nie przynosi wielkich zysków. W moim przypadku to jest tak, że jak ja czuję, że książka już jest prawie gotowa, nie musi być już zupełnie gotowa, no ale czuję, że tych wierszy mam tyle, że one coś tworzą, jakąś całość, no to wtedy się odzywam do wydawnictwa. Ale na przykład nie potrafiłabym czegoś takiego zrobić, że się umówić na publikację książki, kiedy mam tych tekstów niewiele, bo ja naprawdę nie umiem tego do końca przewidzieć. Ale rozumiem to podejście warsztatowe i ja bardzo dużo robię po prostu notatek, które czasem przydają mi się w pisaniu wierszy, bo czasem coś nagle z nich, jakaś iskra przeskoczy. Podoba mi się takie podejście, żeby codziennie coś pisać i może niekoniecznie jakaś tam ilość znaków czy słów, ale żeby tak mieć tą rękę i generalnie umysł taki, że tak powiem, wyćwiczony, taki rozgrzany trochę. No, ale tak. Rozgrzewasz swój umysł tłumaczeniami i w przypadku tłumaczeń rozumiem, że może być odwrotna sytuacja, to znaczy dzwonią i mówią, słuchaj, Glik ma Nobla, mamy tutaj w zanadrzu to i to i trzeba to szybko przetłumaczyć, bo jak nie teraz, to kiedy? To rzeczywiście zresztą tak było, kiedy Louise Gluck dostała Nobla, że nagle wszyscy się zainteresowali. No, ja byłam w dobrej sytuacji, bo miałam pół książki przełożonej. Aha. A jeszcze sytuację ułatwiało to, że Louise Gluck nie zgadza się na robienie wyborów wierszy, więc nie można było zrobić na przykład dużego wyboru, w którym jest, nie wiem, 200 wierszy, tylko ona wymaga tego, żeby tłumaczyć każdą książkę w całości. No te książki w całości, te książki poetyckie nie są ogromne, więc ja miałam dość komfortową sytuację, że ja mogłam spokojnie tłumaczyć i wydać to w odpowiednim czasie, bo moim zdaniem to jest straszne właśnie dla tłumaczy poezji. Bardzo często jest tak, że jakiś poeta dostaje nagrodę i teraz nagle wszyscy chcą publikować, a tłumaczenie poezji to nie jest coś, co się robi szybko, czy tak na zresztą w ogóle moim zdaniem to też dotyczy tłumaczenia dobrej prozy, że tłumacz powinien mieć czas, żeby to zrobić naprawdę dobrze. I powinien mieć czas, żeby poznać to, co jest w nowym tomie i powiedzieć, to jest dobry tom noblistki. Nowy tom noblistki został napisany przed Noblem, więc zobaczymy. Podobno ja przeczytałam wczoraj w internecie, że Louise Glick wydała coś, co jest... czy to poematem, czy powieścią, krótka książka i wyda to teraz w październiku, więc ciekawe, co to jest, dlatego że to jest książka, która na pewno powstała po Noblu. No ale jest taka presja, żeby to była poezja z najwyższej półki, nie? To też jest bardzo ciekawe, że mamy takie oczekiwania, ja to obserwowałem w przypadku Olgi Tokarczuk i całej zawieruchy wokół Empuzjonu. Tak, że... ale szczerze mówiąc i to naprawdę tak uważam, że Nobel dla pisarza, no to jest mimo splendoru i pieniędzy i wszystkiego, to jest bardziej obciążenie niż, niż przywilej, bo naprawdę ten Nobel wszystko przyćmiewa i już jakby większość ludzi nie czyta danej pisarki czy pisarza już w sposób normalny. A moim zdaniem, no okej, okay, Nobel jest oczywiście najbardziej może prestiżową nagrodą, ale nadal jest to po prostu nagroda. Trafia do pisarzy wielkich, trafia do pisarzy bardzo dobrych, trafia do pisarzy może nie tak świetnych. Różnie to bywa. Ale ty też masz na swoim koncie nagrody, wyróżnienia. Czujesz taką presję, że czytelnik biorący do rąk Miasto Sindu może sobie powiedzieć, no tak, laureatka takiej nagrody to musi być po prostu znakomite. Bo ja mam takie wrażenie, że w ogóle nagrody są super, ale one też narzucają coś takiego, że czytelnicze oczekiwania rosną. Tak. Że każda powieść będzie taka dobra, jak ta jedna, która otrzymała nagrodę. Ja z kolei mam takie wrażenie, że jak tak spojrzę en masse na
twórczość różnych autorów, nawet tych, którzy w mojej głowie są genialnymi albo po prostu znakomitymi, to myślę sobie, że na swoim koncie tych genialnych powieści mają jedną, dwie. Myślę, że w przypadku poezji może być podobnie. Tak, oczywiście. I w przypadku poezji to mogą być poszczególne wiersze. Mm. Ja takie mam poczucie, znaczy w moim wypadku bezpośrednio tam po nagrodzie Szymborskiej, to było jakby w jednym roku Nagroda Szymborskiej i Nagroda Kościelskich. Wtedy rzeczywiście miałam takie uczucie, że wszyscy ludzie, którzy nie znali tego, co ja robię i nagle się zainteresowali, no to oni wyłącznie przez pryzmat tych nagród patrzą i to było trochę denerwujące, chociaż to jest nieuniknione. Teraz już tak dla mnie nagrody nie są obciążeniem. Szczerze przyznam, że są po prostu wsparciem. Uważam, że nie powinno być tak, że nagrody, bo tak trochę jest w Polsce, że one są w tej chwili wyznacznikiem wszystkiego i właściwie zainteresowanie daną książką to tylko wtedy się uruchamia, jeśli jest do czegoś nominowana lub dostanie jakąś nagrodę. Nie ma takiej krytyki literackiej, po prostu bezinteresownie istniejącej. Mm. To jest denerwujące dla mnie. I sama staram się czytać, nawet się nie staram, rzeczywiście mam ulubionych pisarzy, pisarki i po prostu ich czytam, a nie dlatego, że dostali coś, czy byli do czegoś nominowani. Ulubiona pisarka lub pisarz, który nie dostał nagrody, a jest w gronie twoich ulubionych, to? Sama się wypuściłaś. Na przykład poetka amerykańska Elizabeth Bishop, aha, która jest wspaniałą, naprawdę wspaniałą poetką. Oczywiście, że była nagradzana w Stanach różnymi prestiżowymi nagrodami, natomiast nie dostała Nobla. Wielki poeta, naprawdę wielki geniusz, Paul Celan, nie dostał Nobla. Tak. Więc jakby no jest bardzo wiele. Teraz odkryłam wspaniałą poetkę amerykańską, Diane Sus. No ona ma chyba około 60. No to właściwie już mogłaby Nobla dostać, ale jestem pewna, że nie dostanie. Też jest świetna, więc jakby tutaj naprawdę nie ma co w każdym razie się zadręczać, że się nie dostało Nobla. To teraz będziesz bardziej tłumaczyła, czy bardziej zaczynasz zbieranie, no bo od wydania Miasta z Indu już minęło parę miesięcy. Minęło. Czy to jest ten moment, w którym wchodzisz w ten tryb, teraz mogę myśleć o pisaniu, czy to jest ten moment, kiedy jeszcze masz dużo rzeczy na przykład do tłumaczenia? Myślę, że raczej własne pisanie, bo ja właściwie całą jesień spędziłam w Stanach, byłam na takim programie International Writing Program w Iowa. Mnóstwo tam zebrałam jakby inspiracji, materiału, poznałam ekstra ludzi i właściwie dopiero po powrocie zaczęłam pisać wiersze po raz pierwszy od dawna, więc ja mam nadzieję, że to jakby jest początek czegoś, co będzie trwało. No więc tak, myślę, że teraz czas trochę na własne pisanie. Też no, przekładam kolejną książkę Gluck the Wild Iris, czyli Dziki Irys. No bo taka już jest też umowa, zresztą bardzo chcę przełożyć tą książkę, bo jest piękna. Więc trochę dwutorowo, ale teraz czuję po prostu, że dużo rzeczy naprawdę zgromadziłam, dużo takich inspiracji, z którymi chcę coś zrobić. Krystyna Dąbrowska w okresie twórczym, to jak będziesz tam, nie wiem, poprawiała, redagowała, sprawdzała, układała, bo wy to wszystko przecież robicie, to może jakby była kawa, herbata, to taki oto rękodzielny kubek ode mnie w podziękowaniu za rozmowę. Twoje rękodzieło? Nie, no tak dobrze to nie ma. Nie, mojej koleżanki, która ma taką małą pracownię ceramiczną, Gosia kubek z Knorarku, i każdy jest inny. Bardzo dziękuję, wspaniałe. Dzięki. I tak oto dość szybko upłynęło nam spotkanie z Krystyną Dąbrowską w Kraków Story, a rozmawialiśmy m.in. o jej tomie Miasto z Indu, opublikowanym przez wydawnictwo A5. Przede mną kolejne, przed nami spotkania. Obiecuję, że poezji w roku 2023 w alfabecie Wojtusika nie zabraknie. Partnerem tego odcinka podcastu jest Audioteka, dobrze opowiedziane historie. To tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. A do Kraków Story będziemy jeszcze wracać, bo mam nadzieję, że stanie się to stałe miejsce spotkań i nagrań w ramach alfabetu Wojtusika. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć projekt Alfabet Wojtusika, to serdecznie do tego namawiam i zapraszam. Szczegóły tego, jak mnie wspierać, znajdziecie na portalu patronite.pl. Wystarczy wstukać tam frazę Alfabet
Wojciusika. A i jeszcze jedna ważna sprawa, drobiazg, ale ważny, to nowy rok alfabetu Wojtusika i ten odcinek montowany był tak naprawdę w całości z zupełnie nowego miejsca, z miejsca, gdzie często przygotowuję się do podcastów, czyli z mojej wioski.